Lubliwice to miasto o średniowiecznej genezie, bardzo malowniczo położone nad jeziorami. Już od XIV wieku związane z właścicielami z rodziny von Waldow. Oni tutaj mieli bardzo liczne majątki na ziemi torzymskiej i oni wybudowali zamki, które do dzisiaj przetrwały. Już w średniowieczu istniał tu tak zwany Czerwony Dwór, następnie Biały Dwór i właśnie w tych dwóch miejscach powstały nowożytne rezydencje. Najpierw na początku wieku XIX klasycystyczny, tak zwany Zamek Stary i ten, przed którym się znajdujemy, wybudowany na polecenie rodziny von Waldow. W 1909 do 11 roku trwała realizacja na podstawie projektów berlińskich architektów w nurcie takiego neorenesansu północno-niemieckiego. Charakterystyczna, bardzo rozbudowana, malownicza bryła składa się z dwóch skrzydeł z dominującą nad całością wieżą zakończoną ostrosłupowym hełmem. Widzimy elewacje potraktowane w sposób bardzo dekoracyjny, trochę surowy, niemniej jednak kierunkujące wchodzącego na wejście główne, ujęte w taki neorenesansowy portal, bardzo dekoracyjny. Obiekt od wielu lat stanowi prywatną własność. Niestety ambitne plany, aby zlokalizować tu taki ośrodek, hotel, ośrodek wypoczynkowy, na razie się nie powiodły. Jednak sam obiekt jest dozorowany, utrzymany, właściwie zabezpieczony i pozostaje mieć nadzieję, że znajdzie się właściciel, który we właściwy sposób wykorzysta to, co w tym obiekcie najważniejsze, czyli jego walory kulturowe i umożliwi wpisanie w nie nowej funkcji. Nowy zamek usytuowany jest w otoczeniu parku o charakterze krajobrazowym. Znajduje się tu bardzo liczny starodrzew, wytyczone są alejki spacerowe. Całość tworzy taką enklawę stanowiącą doskonałe otoczenie i stwarzającą dobry klimat dla tego zabytku. Poza architekturą i jego otoczeniem na uwagę zasługuje wnętrze, w którym zachowały się elementy jego pierwotnego wystroju. Stropy, sklepienia, klatka schodowa. Serdecznie zapraszam do wejścia. Wchodzimy do wielkiej sieni, która zachowała się w swoim pierwotnym układzie, w swojej pierwotnej kompozycji z elementami jej wystroju. To duże wnętrze nakrywa stylizowany strop belkowy. Na wyższą kondygnację prowadzą drewniane schody, otwarta klatka schodowa. Widoczna jest jeszcze tutaj nad nami w formie takiego balkonu. We wnętrzu zachował się kominek i w całym obiekcie bardzo taka plastyczna stolarka okienna, mocno rozczłonkowana, ze szkłem witrażowym. Na całej tej kondygnacji parteru jest kilka pomieszczeń o charakterze reprezentacyjnym, które posiadają zachowane przede wszystkim dekoracje na sklepieniach i stropach. Utrzymane są w takim układzie amfiladowym, co oznacza, że przechodzi się z jednego pomieszczenia do kolejnego przez drzwi, które nas wprowadzają. W wnętrzu mamy zachowane dekoracje na stropie. Proszę zwrócić uwagę, są to motywy roślinne, kwiatowe, delikatna wić roślinna, zachowała się faseta. O tej kolorystyce na razie nic bliższego nie można powiedzieć, nie wykonano jeszcze badań stratygraficznych. Mam nadzieję, że przy okazji remontu takie badania zostaną wykonane i wtedy może się okazać, że poza tą bielą dekoracji na suficie wyjdą jeszcze inne barwy, bo często też podkreślano przecież tymi kolorami różnego rodzaju dekoracje. Ale ten etap jeszcze jest przed nami. Kolejne wnętrza to korytarz. Z którego było dodatkowe wejście bezpośrednio na taras, a z tarasu dalej do jeziora. Proszę zwrócić uwagę, jak niewielką odległość zajmuje ta przestrzeń, więc położenie tego obiektu podnosi znacznie jego właśnie takie malownicze dodatkowo walory. Wnętrze to jest proste w swojej formie, z zachowanymi obramieniami otworów drzwiowych wykonanych w marmurze. Tu widzimy jeszcze fragmenty dekoracji malarskiej i również bardzo prosty w swojej formie kominek z kartuszem herbowym. Taka geometryczna dekoracja zdobi strop tego wnętrza. Z korytarza prowadzą bezpośrednio wejścia do kolejnych pomieszczeń. Tu się zachowała drewniana boazeria, skromna dekoracja na suficie. We wszystkich tych wnętrzach zachowały się również parkiety. I okna, o których powiedziałam, z dodatkowym, drobnym podziałem, doskonale komponujące się w formę architektoniczną, a jednocześnie z wystrojem wnętrz tego zabytku. Za tymi drzwiami kryje się biblioteka. Proszę zwrócić uwagę, jakie solidne wydają się z uwagi na ten świetny, stylizowany zamek.
Całe wnętrze wykonane w drewnie, zachowały się tu boazerie, półki, na których znajdowały się książki i sama oprawa architektoniczna tego wnętrza jest niezwykle staranna, niezwykle dekoracyjnie wykonana z tymi kręconymi kolumnami, tworzącymi taki rodzaj portalu obramienia, dekoracyjnego obramienia tego wnętrza. W sąsiedztwie tej biblioteki znajduje się małe, niewielkie pomieszczenie, które prowadzi nas dalej do pokoju myśliwskiego. On również jest wkomponowany w taki układ, tutaj jak gdyby te dwa skrzydła się stykają, stąd wnętrze to jest dosyć nieregularne. No, dekorowane, jakkolwiek by to nie nazwać, żyrandolem, który na niektórych może różne wrażenie robić, jest niemniej jednak charakterystycznym elementem właśnie takich sal myśliwskich. I jeszcze jedno z wnętrz, które warto zobaczyć, to jest nieduży pokój, nieduże pomieszczenie, bardzo dekoracyjnie i mocno tak zdobione, z elementami podkreślonymi złotem. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat tego koloru, czy on był później dodany, czy był oryginalny. Na uwagę zasługuje na pewno ten kominek żeliwny, więc taka rzecz, powiedziałabym, wyjątkowa. Stoi w tym miejscu od ponad 100 lat. Pomieszczenie to bezpośrednio sąsiaduje z salą myśliwską i z korytarzem. Jest jednym z takich ostatnich wnętrz, w którym zachowały się te elementy wystroju, dekoracji, o których wspominałam. Mieliście Państwo okazję zwiedzić jeden z piękniejszych zamków na ziemi lubuskiej, zarówno jego architekturę, otoczenie, jak i wnętrza. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że tak cenny zabytek znajdzie właściciela, który w pełni wykorzysta jego walory, a pozostali, czyli mieszkańcy, będą mogli cieszyć się tym zabytkiem i częściej do niego wchodzić.